jest jedną z tych mądrych mam, która nie napiera, żeby córka miała potomstwo? Nie, absolutnie nie napieram. Będzie dziecko, to będzie, nie będzie, zrozumiem to. Wiesz, nie. Może w pewnym momencie, jak były młodsze, to myślałam o tym, że już czas jest. Ale to przecież, jeżeli one nie chcą, czy na przykład mają jakiś jeszcze, dają sobie jeszcze jakiś inny czas, a przecież ja nie będę na to, do tego ich zmuszać. No absolutnie. Wiadomo, to dlatego, bo pragnienia to jedno, ale ostatnio cała Polska mówiła o tym, że tutaj są też po prostu pewne przeszkody, tak jak choroba Hashimoto. Ja nie wiem, czy to jest aż tak poważny problem, że faktycznie przez to nie można mieć dziecka. Tak? Wiesz co, właśnie... Prostujmy. Tak, chcę to sprostować, bo mnie to wkurzyło właśnie, co było ostatnio w mediach. Robiłam wywiad i się przyznałam, że mam Hashimoto. Z Hashimoto już mam chyba z 15 lat, ale było w mediach, że lekarz powiedział, że nie mogę mieć dzieci, bo mam Hashimoto. To takie głupoty. To mnie wkurzyło, bo często jest jak coś jest, jakieś artykuły w mediach, to mówię, a dobra, ale sorry, żaden lekarz nie mówił, ja cały czas jestem w kontakcie z moim lekarzem i to tylko chodzi, żeby mieć regulację tej tarczycy, że co 3 miesiące muszę brać testy, sprawdzać krew, jakie, wiesz, na jakim poziomie jest tarczyca i to wszystko. To żaden lekarz mi nie powiedział, że będą miały jakieś problemy z dzieckiem. To ode mnie zależy, kiedy ja będę już gotowa, wiesz, próbować i mieć dziecko, albo wiesz, naturalnie tak się stanie, to super, jak nie, to już w fertility IVF już będziemy robić w tym roku, jak naturalnie się nam nie uda. Ogólnie przez te 15 lat ta choroba ci w życiu codziennym raczej nie przeszkadza, jeżeli jesteś pod stałą opieką lekarza. Tak, nie przeszkadza w ogóle. Wiadomo, jest wkurzające, że trzeba brać tam lekarstwa, trzeba co 3 miesiące pilnować tego, ale... Stajesz i tam ta woda zatrzymana w organizmie. Znaczy, to jest właśnie najgorsze, że ta woda się zatrzymuje w organizmie i to mnie męczy, bo też w moim biznesie, że chcesz dobrze wyglądać, żeby nogi były ładne po fitnessie, a tutaj są troszkę napuchnięte, bo woda się zatrzymuje. Czy brzuszek musisz w bikini, czy wiesz, jakąś bieliznę reklamować, a tutaj brzuszek masz, bo woda się zatrzymuje. Dziś wszystko piękne, więc biegniemy dalej robić zdjęcia, wykorzystać ten piękny czas. Dziękuję Wam bardzo.